No dobra, no to ja startuję oficjalnie. Nazywam się Katarzyna Karpa-Świderek. Bardzo się cieszę, że Państwo z nami są. Jestem rzeczniczką organizacji WWF Polska. Mamy suszę i będzie jeszcze gorzej, więc codziennie pytania od Państwa płyną pod kątem suszy, ale my chcemy o suszy przede wszystkim opowiadać przez pryzmat rzek. To jest spotkanie, które także firmuje koalicja Ratujmy Rzeki. Jej przedstawicielami jesteśmy my wszyscy, ale także Jacek Bożek, który jest z nami także. Jacek jest założycielem i prezesem klubu Gaja. Pewnie wielu z Państwa już Jacka wielokrotnie nagrywało. Natomiast z naszej organizacji szybko dr Przemysław Nawrocki, Przemek jest starszym specjalistą do spraw ochrony wód i gatunków, Piotr Nieznański, dyrektor do spraw polityki środowiskowej, Marek Ela, specjalista do spraw ochrony ekosystemów rzecznych, Zofia Pawelska, specjalistka od komunikacji i ja. Zosia będzie, tak jak powiedziałam, pytania z czatu przekazywać, a ja będę moderować. Natomiast najpierw pierwsze skrzypce od Marka Elasa, bo chcieliśmy przygotować dla Państwa taką pigułę tego, co się dzieje, a potem ta jeszcze ważniejsza część, czyli Państwa pytania. A zatem ja się wyciszam. Miłego słuchania. Marku, zaczynaj. Dzień dobry. Po pierwsze, czy mnie dobrze słychać? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli byłyby jakieś wątpliwości, to proszę dawać znać na czacie. Teraz szeruję, czyli podzielę się z Państwem moim ekranem. Mam nadzieję, że zadziała. Halo, halo, czy działa? Super, mam potwierdzenie od Magdaleny, że szerowanie działa. Ponieważ to spotkanie zostało tak wymyślone, abyśmy my głównie odpowiadali na Wasze pytania. I w tym znajdujemy jakby największą wartość, że będziemy mogli odpowiedzieć na to, co naprawdę Was jako dziennikarzy interesuje. Dlatego ja tą prezentację ograniczę czasowo, maksymalnie 10-15 minut. Natomiast ponieważ jest tam jednak troszkę slajdów, to my tą prezentację Państwu przekażemy, więc wszystko, czego nie zdążycie zanotować, a co będzie na slajdach, czego oczywiście nie będę czytał, bo nie ideą prezentacji jest czytanie slajdów, będziecie mogli potem odtworzyć już z dokumentu, który Wam przekażemy. W związku z tym nie ma obawy, jeżeli czegoś nie zanotujecie, wszystko będzie na slajdach. W związku z tym zaczynamy. 11:07. Mamy 27 kwietnia i jeszcze parę lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że 27 kwietnia to będzie czas, w którym będziemy mówili tak głośno o suszy. A jednak o tej suszy mówimy. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na pierwszą mapkę po lewej stronie. Jeszcze taka mała uwaga techniczna, czy moją, za przeproszeniem, myszkę widać na ekranie? Proszę. To jest, słuchajcie, mapa dotycząca wilgotności gleby. Przyjmuje się, mapa z wczoraj, z niedzieli. Przyjmuje się, jeżeli wilgotność spada poniżej 40%, mamy już do czynienia z suszą. W warunkach letnich, w lipcu, sierpniu. No to tymczasem zobaczcie, że mamy początek sezonu wegetacyjnego, a już na większej części kraju ta wilgotność gleby w tej wierzchniej warstwie to jest, słuchajcie, poniżej 40%. I naprawdę to są bardzo, bardzo ważne sprawy. To są bardzo poważne problemy. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres poniżej, jest to wykres przedstawiający, spadło w 2020 roku w porównaniu ze średnią. Tutaj nie trzeba być wielkim mistrzem matematyki, żeby zobaczyć, że ta średnia z wielolecia, niemiecka linia, jest wielokrotnie wyższa niż ta średnia, niż ta linia czerwona przedstawiająca, ile śniegu spadło w roku 2020. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ często mówimy o tym, że ilość opadów się zmienia, natomiast nie sama ilość opadów jest istotna dla suszy, istotna jest ich struktura, czyli to, czy pada śnieg, czy pada woda i w jakich miesiącach i w jakiej intensywności. Tutaj już mamy kolejny jakby taki, ten brak śniegu w zimą 2019-2020 roku, to jest naprawdę gwóźdź do trumny warunków suszowych w Polsce. Często mówimy o tym, że susza rozwija się przez wiele lat i to jest prawda. I mamy już kolejną bezśnieżną zimę i tutaj chciałem Wam króciutko przedstawić ten wykres ze strony posucha imgw.pl. Górny wykresik mówi o tym, pokazuje, jakie są opady. Do niższy, jaki jest spływ powierzchniowy, czyli to, co wszystko, tą wodę, którą widzimy na powierzchni. Jeszcze niższa kreska pokazuje, jaka jest wilgotność gleby, czyli to jest to, co widzieliśmy na lewym wykresie, na lewej mapce. Jeszcze niżej jest to przepływ w rzekach, a jeszcze niżej jest to poziom wód podziemnych. I na spokojnie sobie przeanalizujcie ten wykres już po naszym spotkaniu. Natomiast zobaczcie, że po pierwsze różne objawy suszy są przesunięte w czasie względem ilości opadów. Mamy niski opad i kolejne zagrożenie suszy mamy przesunięte nieco w czasie. Ale co więcej, możemy mieć w opadach
co jakiś czas dosyć wysokie sumy, tak jak tutaj na tych wykresach, a mimo tego problem z suszą będzie narastał, ponieważ problem z suszą jest problemem wynikającym z wieloletnich czynników. Dlatego nie tylko ważne jest to, co jest wczoraj i dzisiaj, co będzie jutro, a także ważne jest to, co było kilka lat temu. No i słuchajcie, już 23 kwietnia 17 gmin w Polsce ogłosiło apel o zmniejszenie zużycia wody. Naprawdę to jest niebywałe, ponieważ przed czasami melioracji, mniej więcej 1 maja rolnicy mogli wyjeżdżać na pole ze swoimi, no wtedy jeszcze w konie, a tymczasem my pod koniec kwietnia już mówimy o suszy. W związku z tym widzimy, że te warunki no niebywale się zmieniły na przestrzeni wielu, wielu, wielu lat. A wody nie mamy w Polsce aż tak dużo, jak nam się wydaje. Mamy sporo rzek, mamy sporo jezior. Natomiast jeśli chodzi o średnią zasobność wody na mieszkańca, no jesteśmy poniżej średniej. No i teraz słuchajcie, obojętnie ile wody by spadało, obojętnie ile śniegu by spadało, jeżeli będziemy mieli takie zdjęcia, jak takie sytuacje, jak tutaj zdjęcie pana Romana Kalskiego z Podlasia, gdzie mamy na rowach zastawki podniesione. Jak będziemy mieli takie piękne zdjęcie Noteci, co roku słyszymy o tym, że Noteć wysycha, ale jak często myśleliśmy o tym, że te wszystkie piękne zakola, które tutaj widzimy, to są starorzecza. To było, tak wyglądała Noteć, zanim została wyregulowana. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że takich rzek, w których te starorzecza zostały odcięte, bieg rzeki został skrócony, więc spływ wody został przyspieszony, mamy w Polsce dziesiątki, jak tysięcy kilometrów. Mimo tego, mimo tych wszystkich znanych w zasadzie powszechnie w środowisku wodnym, w środowisku przyrodniczym faktów, w dalszym ciągu wydajemy ogromne pieniądze na osuszanie rzek. Na osuszanie rzek, na osuszanie terenów podmokłych. Te 400 do 900 milionów złotych rocznie to są pieniądze rocznie przeznaczane na prace utrzymaniowe, które bardzo często wyglądają dokładnie tak, jak na tych zdjęciach zaczerpniętych od organizacji Nasza Natura. Czyli prace, które mają na zadanie tak kształtować rzeki, aby one służyły jako odbiornik wody i żeby mogły w sposób szybki i bezproblemowy odbierać wodę oraz przepuszczać lód. Natomiast doskonale zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach sytuacja nieco się zmieniła i mamy teraz problem nie z nadmiarem wody, tylko z jej niedoborem. Na 150 tysięcy kilometrów rzek w Polsce rocznie prace prowadzimy na około 15 tysiącach kilometrów. I na 10% rzek w Polsce rocznie prowadzimy prace, które przyspieszają, które w definicji tych prac jest przyspieszenie odpływu wody. Jeżeli pomyślimy sobie, że te prace nie zawsze muszą być wykonywane co roku, ponieważ niektóre są tak destrukcyjne, że ich efekt działania na rzekę trwa kilka lat. W związku z tym ten skumulowany efekt przyspieszenia wody na rzekach jest naprawdę ogromny. I tutaj mamy przykład, co się dzieje, kiedy z pięknego rozlewiska, w którym woda była retencjonowana, mogła swobodnie przenikać do głębszych warstw gleby. Kiedy zastosujemy właśnie prace utrzymaniowe na rzekach, no to widzimy, że już nawet intuicyjnie zdajemy sobie sprawę, że nie są to prace, które pomagają przeciwdziałać suszy. W roku 2018 Wody Polskie wykonały podobne prace na 17 tysiącach kilometrów wód, czyli rzek. Oczywiście nie wszystkie polegały na pogłębianiu, ale wszystkie w swojej idei, ponieważ takie zapisane prawy wody mają służyć przyspieszeniu odpływu wód. Przepraszam, Markus, troszkę zaczyna cię rwać, więc może spróbuj wyłączyć na razie wideo, dobrze? I będziemy widzieć tylko prezentację. Dobrze, oczywiście. Już to czynię. Jakby ktoś muszę nauczyć się to robić. Stop video. Okej, jesteśmy. Mam nadzieję, że teraz ok. No i słuchajcie, kilka małych przykładów dotyczących właśnie tych prac utrzymaniowych. Wszystko zobaczycie na spokojnie, będziecie mogli przeczytać w prezentacji. Po pierwsze, rzeka Jagodzianka, jedna z największych bagien na Mazowszu, czyli bagno Całowanie. Co roku, w zasadzie co roku, w roku 2011, 2014, 2015, 2018 i 2019 były prowadzone na tej rzece prace utrzymaniowe, które wyglądały mniej więcej tak. W związku z tym, jeżeli wiemy od wielu lat, że mamy problem z suszą i będziemy mieli problem z suszą, dlaczego wykonujemy tego typu prace prawie co roku, co dwa lata na terenach, które nawet z nazwy są bagnem, czyli powinny z definicji służyć gromadzeniu wody? Dlaczego w terenach rolniczych, tutaj mamy przykład z Baryczy, prowadzimy tego typu prace? Jeżeli nie będziemy gromadzić wody właśnie na terenach rolniczych, na terenach użytków zielonych, gdzie ta woda mogłaby spokojnie opuszczać koryto,
i rozlewać na tereny właśnie przyrzeczne, no to jeżeli nie tam chcemy gromadzić tą wodę, to gdzie chcemy ją gromadzić? Gdzie chcemy budować retencję? Jeżeli nie chcemy budować tej retencji w Dolinie Kocuni, tylko będziemy ją zamieniać w takie, w coś takiego, czyli w zasadzie w nieco wyprostowany kanał umocniony kamieniami, na którym zmieniliśmy przekrój poprzeczny koryta, zmieniliśmy kształt dna, no to gdzie my tą wodę mamy trzymać? Jeżeli nie mamy tej wody trzymać w takich miejscach, jeżeli nie chcemy, żeby woda mogła wylewać się poza koryto, tylko będziemy to koryto udrażniać i będziemy robić wszystko, żeby ta woda, broń Boże, poza to koryto nie wyszła, no to my nie mamy najmniejszych szans na to, żeby uparać się z problemem suszy. I żadne inwestycje tego nie zmienią. Nawet program Stop Suszy tego nie zmieni, który w swoich założeniach teoretycznych i we wstępie jest dosyć ciekawą lekturą, zawierającą bardzo dużo danych, nawet mówiącą o tym, że w zasadzie dużo więcej wody niż moglibyśmy we wszystkich zbiornikach zaporowych zgromadzić, możemy zgromadzić, słuchajcie, na torfowiskach, które zostało w Polsce około 10% z pierwotnej powierzchni, czyli naprawdę bardzo mało. No i wszystko fajnie, tylko że wśród inwestycji oszacowanych na 14 miliardów złotych mamy inwestycje, między innymi te, które wypisaliśmy z prawej strony. Regulacja Srebrnego Potoku, regulacja Białej Strugi, przebudowa rzeki Węgierki, przebudowa to jest taki skrót myślowy na regulację, oraz budowę dróg wodnych i Sanarew, budowę stopni wodnych na Wiśle, na Odrze. To już chyba sami czujemy, że tutaj coś jest nie tak, że te wszystkie prace za te 14 miliardów złotych to nie są prace, które w swoim zamyśle pomogą przeciwdziałać skutkom suszy, ponieważ jak wygląda regulacja Srebrnego Potoku? Tak wygląda regulacja Srebrnego Potoku. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, w jaki sposób wydane dziesiątki milionów, a w sumie łączny koszt pracy o 14 miliardów złotych ma wpłynąć na to, że tej wody będzie więcej w środowisku? Trudno mi to sobie wyobrazić. Ponieważ bardzo często mówi się o zbiornikach retencyjnych, natomiast musimy sobie uzmysłowić, że w zasadzie wszystkie zbiorniki retencyjne, a przynajmniej znaczna większość, to są zbiorniki zaporowe, czyli to są zbiorniki, które powstają w wyniku przegrodzenia rzeki, co jest ogromną stratą przyrodniczą i bardzo małą stratą, bardzo małym pozytywnym skutkiem, jeśli chodzi o wodę. Chyba że zaczniemy budować akwedukty, bo zaczniemy budować jakieś sieci nawadniające, które tą wodę będą rozprowadzać po polach. No bo jeżeli zbiorniki zaporowe byłyby odpowiedzią na suszę, no to niestety w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie mamy zbiornik włocławski, nie mielibyśmy problemu z suszą, a mamy problem ogromny. Więc oczywiście możemy trzymać wodę w wielkich wannach, tylko pytanie, czy dzięki temu nasz trawnik będzie lepiej podlany? No oczywiście nie. Co więcej, często zbiorniki zaporowe, nazywane retencyjnymi, które w zasadzie gromadzą wodę tylko w czasie jego napełniania, ponieważ gdy już zostaną napełnione, one mogą przyjąć tylko tyle samo wody, ile z siebie wypuszczą. W związku z tym retencja jest iluzoryczna. Powstają w miejscach naturalnie podmokłych, w miejscach, gdzie rzeka naturalnie powinna wylewać, gdzie naturalnie woda powinna się przesączać do głębszych warstw gleby i zasilać okoliczne tereny. Często w dolinach rzek bagiennych, torfowych. Tutaj mamy przykład rzeki Wiązownicy, która w roku 2016 została, na której właśnie został zbudowany taki zbiornik retencyjny, zaporowy, który w małych gminach najczęściej jest użytkowany jako zbiornik rekreacyjny. No i widzimy jakby jak piękną, małą, krętą rzeką, na pewno niesamowicie bogatą przyrodniczo, jak na swoją skalę była Wiązownica. W zamian za to otrzymaliśmy jezioro i w jaki sposób ma to nam pomóc przeciwdziałać skutkom suszy, z wyjątkiem tego, że zniszczymy kolejny fragment naturalnie płynącej rzeki, przegrodzimy drogę migracji rybom, innym organizmom wodnym. No jest to duża zagadka. I tutaj slajd, który nawet w naszym mniemaniu nigdy nie powinien się pojawić, natomiast zostaliśmy do niego sprowokowani, ponieważ w zeszłym tygodniu minister Grubarczyk mówił, że nie ma walki z suszą bez wprowadzenia żeglugi śródlądowej. Bardzo trudne, natomiast jak już została ta żegluga śródlądowa przez ministra Grubarczyka wywołana do tablicy, no to musimy o niej powiedzieć. I zapraszam także do raportu, który jest dostępny na naszej stronie, dotyczącym tego, w co lepiej inwestować, czy w kolej, czy w żeglugę. Otóż całościowe koszty śródlądowych dróg wodnych są tak ogromne w porównaniu z zyskami, które transport i Polska jako taka mogłaby uzyskać, że nie ma to najmniejszego znaczenia ekonomicznego. Jest całkowitą dewastacją przyrodniczą środowiska rzecznego,
ale tak naprawdę nie ma nic wspólnego z walką z suszą. Tymczasem właśnie inwestycje, które mają prowadzić do budowy dróg wodnych, są umieszczone w programie Stop Suszy. Tutaj widzimy piękny slajdzik o katastrofalnych skutkach prowadzenia żeglugi śródlądowej. I tutaj bardzo ważne, za każdym razem, kiedy słyszymy, że wprowadzenie żeglugi śródlądowej w jakikolwiek sposób pomoże retencjonować wodę, pomoże rolnictwu nawadniać pola, to jest, no musimy zawsze na takie informacje patrzeć bardzo krytycznym okiem. I promowanie żeglugi śródlądowej poprzez mówienie o walce z suszą, no niestety nie jest niczym więcej jak manipulacja. Dlatego są takie rzeczy, które możemy robić dla suszy, w walce z suszą, te, które są pozytywne. To jest renaturyzacja rzek i dolin, ponieważ to właśnie nasze przekształcone w co najmniej 80% rzeki i doliny rzeczne powinny być miejscem, gdzie tą wodę retencjonujemy. Powinniśmy doprowadzić do tego, że wprowadzimy dopłaty retencyjne do pakietu rolno-środowiskowo-klimatycznych, czyli dopłaty dla głównie rolników, ale ogólnie właścicieli gruntów nadrzecznych, które będą rekompensowały potencjalne straty w produkcji rolnej właśnie tym, że będziemy płacić za to, że ta woda będzie na tych łąkach, że ta woda wreszcie będzie mogła swobodnie wyjść poza koryta, a każde wyjście wody z koryta nie będzie traktowane jako powódź i katastrofa. Powinniśmy totalnie zaprzestać prowadzenia prac przyspieszających odpływ wody. Tymczasem te wszystkie prace utrzymaniowe, o których wcześniej mówiłem, na 15-17 tysiącach kilometrów rzek już z definicji prawa wodnego służą tylko i wyłącznie przyspieszeniu odpływu wody. Powinniśmy budować zastawki na rowach melioracyjnych. Bardzo często mówimy o tym, że nie chcemy zbiorników zaporowych, ponieważ przegradzają naturalne rzeki. Oczywiście to prawda. Nie chcemy zbiorników zaporowych na naturalnie płynących rzekach. Natomiast na rowach melioracyjnych, które zostały wykopane sztucznie, tylko w tym celu, aby przyspieszać odpływ wody i osuszać tereny rolnicze, które obecnie często nie są uprawiane, są nieużytkami albo są terenami użytków zielonych. Tam powinniśmy tą wodę gromadzić w rowach poprzez właśnie sieć zastawek czy różnych przegród. No i bardzo ważną sprawą byłoby objęcie specjalną ochroną terenów podmokłych. To niekoniecznie muszą być wielkie bagna, to mogą być nawet małe, malutkie rozlewiska, małe zagłębienia w terenu, które w swojej ilości i masie naprawdę zrobiłyby świetną robotę. No i bardzo ważna zmiana prawa wodnego, tak, aby wydawanie pieniędzy na renaturyzację, na gromadzenie wody w środowisku, a nie w zbiorników zaporowych, było tak samo łatwe, jak wydawanie pieniędzy na niszczenie rzek, ponieważ obecnie te wydawanie pieniędzy na niszczenie rzek jest wielokrotnie łatwiejsze niż na ich naprawę, tym bardziej, jeżeli oferuje nam się jako receptę na suszę specustawę, a wszyscy mamy doświadczenie ze specustawami. Wszystkie specustawy najczęściej polegają na tym, że pozwalają omijać funkcjonujące przepisy prawa tak, aby przeprowadzić pewne inwestycje. Patrząc na grupę inwestycji wymienionych w programie Stop Suszy, no to niestety nie wróży to nic dobrego polskim rzekom i nie wróży to nic dobrego polskim terenom rolniczym i ogólnie suszy jako takiej. Natomiast zdecydowanie powinniśmy odejść od regulacji rzek, od pogłębiania i prostowania koryt. Powinniśmy odejść od budowania zbiorników zaporowych, nazywanych ładnie retencyjnymi, ponieważ retencyjne to bardzo ładnie brzmi, a zaporowe brzmi już dużo mniej. Natomiast taka jest najczęściej kwintesencja takiego zbiornika. Powinniśmy się zaprzestać szkodliwych prac utrzymaniowych, zaprzestać osuszania mokradeł, a wręcz przeciwnie, powinniśmy je z powrotem nawadniać, powinniśmy wtórnie nawadniać tereny, które kiedyś zostały osuszone. No, powinniśmy zdecydowanie ograniczyć niszczenie tam bobrowych. No i musimy sobie jasno powiedzieć, budowa śródlądowych dróg wodnych nie jest sposobem na walkę z suszą. A bobry rocznie wykonują do nas pracę za jakieś 100 milionów złotych, czyli same bobry, które bardzo często tępimy, robią naprawdę kawał świetnej roboty. Jeżeli potrzebowalibyście informacji na temat typowo suszowych, tutaj zamieściliśmy kilka linków, w których możecie zobaczyć definicję, mapy, których także korzystaliśmy w czasie tej prezentacji i informacje na temat suszy rolniczych, też danych IMGW. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z wszystkimi tymi linkami. Są to wszystko jednostki państwowe, które prowadzą monitoring suszy na wielu poziomach. Zatem zmieściłem się, mam nadzieję, w czasie i teraz oddaję Wam głos, czyli czekamy na Wasze pytania.
Bardzo dziękuję, Marku. Pytania już są, więc ja będę powolutku je odczytywać. Jak się sytuacja zagęści, wejdzie tutaj z odsieczą Zosia i będzie je grupować od Państwa. Natomiast już widać, w jakim kierunku też Państwa zainteresowanie idzie. Jeszcze zanim zadam pierwsze pytanie, to mam taką prośbę też do naszych ekspertów. Jeżeli któryś z Panów chciałby dopowiedzieć coś do tego, co opowiedziała wcześniej osoba, to bardzo proszę tutaj na Participants jest, wystarczy na to kliknąć i tam taką łapkę Raise Hand podnieść, to będę wiedziała, że mam jeszcze komuś oddać głos. Chodzi mi o to, żebyśmy jak najwięcej pytań byli w stanie zadać i na nie odpowiedzieć. Najpierw pytanie od Magdy Raczkowskiej-Kazek. Przepraszam, że mówię na ty, ale z niektórymi z Państwa się po prostu znamy, z niektórymi razem pracowaliśmy. Czy wyczekiwane majowe deszcze mogą pomóc? Rozumiem, że sytuacja nie uratuje mi, czy nie obawiacie się, że w tak sporej suszy notowanej już teraz będą podejmowane jeszcze gorsze działania? Ostatnie, co ze studniami głębinowymi, rolnicy ratują się tym, często nielegalnie doprowadzają jeszcze do większego osuszania. I to jest pytanie do Piotra Nieznańskiego. Piotrze. Halo, halo. Tak, już jestem. Dobra, dzięki. Mnie słychać i widać. Słychać cię i widać. Świetnie. Jeżeli chodzi o to pytanie dotyczące, może tak zacznę od końca, poboru przez rolników wód gruntowych, to rzeczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, że pobór wód, zwłaszcza z tych płytkich, może doprowadzić do pogłębienia się problemu suszy, to znaczy jeżeli, i to widać również w zapowiedziach programu dotacji dla rolników, jeżeli te dotacje będą nastawione tak naprawdę na nawadnianie pól za pomocą czerpania z wód podpowierzchniowych, to problem może się pogłębić. Natomiast równocześnie w propozycji Wód Polskich znalazły się dla rolników znalazły się takie działania jak piętrzenie wody czy zatrzymywanie wody w rowach melioracyjnych, no bo w tej chwili mamy do czynienia z tym, że na tych ponad 250 tysiącach kilometrów rowów w Polsce, które skutecznie i stale meliorują tak naprawdę i drenują Polskę, odprowadzając stale wodę, działa jedynie około 10% urządzeń piętrzących. No więc mamy taki system, w którym w całej Polsce istnieją rowy melioracyjne stale odprowadzające wodę. I myślę, że jeżeli ten program ukierunkowałby się na odtwarzanie piętrzeń, czyli tych zastawek, ale na samych sztucznych rowach melioracyjnych, nie żadnych jazów na rzekach, to rzeczywiście mogłoby to pomóc w sytuacji. Czyli nie czerpanie wody ze studni wierconych, z płytkich wód gruntowych, ale zatrzymywanie jej wszędzie tam, gdzie się da. To jest odnośnie tego pytania dotyczącego rolnictwa. Drugie pytanie, Kasiu. Odnośnie tego, czy majowe deszcze, jeżeli spadną, są w stanie jakoś sytuację uratować? To bardzo dobrze obrazował wykres pokazany przez Marka. Rzeczywiście, gdybyśmy mieli do czynienia z długim okresem deszczowym, powiedzmy 2 czy 3 tygodnie stale padającego deszczu, to sytuacja mogłaby się poprawić, natomiast z przesunięciem w czasie, to nie nastąpi natychmiast. Natomiast niestety jest tak, że to, że mamy w tej chwili suszę, pogłębiającą się suszę, znacznie wszystkie wskaźniki pokazują, że jest ona znacznie bardziej dotkliwa niż susza w 2018-2019 roku. Już świadczy o tym zarówno poziom wody, jak i stopień przesuszenia gleb, to niestety pomimo takiej sytuacji można sobie tak wyobrażać, że w tej chwili deszcze uratują sytuację. Niestety tak nie jest, bo deszcze musiałyby być równomiernie rozłożone w czasie i trwać bardzo długo. Co więcej, możemy mieć do czynienia z takim przypadkiem, jaki miał miejsce w tamtym roku, zdaje się w kwietniu, że najpierw mieliśmy okres
suszy i już kalkulowano straty dla rolnictwa rzędu ponad 1 mld zł, po czym w niektórych miejscach w Polsce pod koniec kwietnia, na początku maja zdarzyła się powódź. Po prostu mamy do czynienia z takimi zjawiskami ekstremalnymi, które są coraz częstsze, ich częstotliwość wzrasta, gdzie nie mieliśmy śnieżnej zimy, nie mieliśmy opadów na jesieni, nie mieliśmy ich zbyt dużo na wiosnę. Natomiast czasami pojawiają się w niektórych miejscach gwałtowne, bardzo intensywne opady, które powodują podtopienia. Więc proszę, niech Państwo zwrócą uwagę na to, że mówimy o suszy i o możliwych katastrofalnych skutkach suszy, ale mówimy również o tym, co stało się z klimatem, w jaki sposób te zjawiska pogodowe w sposób taki ekstremalny, bardzo szybki potrafią zmieniać sytuację. Niestety optymistą nie jestem, jeżeli chodzi o opady i zmianę, jeżeli chodzi o suszę. Bardzo dziękuję, Piotrze. Kolejne pytanie, jakie są w takim razie Państwa zalecenia? Czy cały program retencjonowania wody jest szkodliwy? Jak oceniają Państwo także zapowiedź Ministerstwa Żeglugi o specustawie w sprawie przyspieszenia inwestycji wodnych? Po części na to odpowiadaliśmy, ale ja bardzo się cieszę, że te pytania padają. I ja myślę, że Przemysław Nawrocki i Jacek Bożek, myślę, że obaj panowie kilka słów o tym, także w kontekście koalicji Ratujmy Rzeki. Przemku. Jeśli chodzi o specustawę, to co nas bardzo niepokoi w tych zapowiedziach, to, że jest niebezpieczeństwo, że specustawa umożliwi realizację inwestycji, które nie są w żaden sposób powiązane rzeczywiście z zapobieganiem suszy czy mitygowaniem jej skutków, ale będą realizacją bardzo w tej chwili groźnych, a przestarzałych koncepcji regulacji rzek. Kiedyś po prostu wierzono, że regulacja rzek, budowa tam wszelkiego rodzaju, że to jest oznaka nowoczesności. Teraz niestety trzeba powiedzieć wyraźnie, że jest to oznaka trzymania się kurczowo przestarzałych poglądów na temat rzek. Natomiast w programie retencji właściwie można raczej powiedzieć bardziej precyzyjnie, w projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy, który przedstawiły Wody Polskie, jest sporo pozytywnych elementów, przynajmniej deklaratywnie przedstawionych, takich właśnie jak odtwarzanie naturalnej retencji, właśnie budowanie zastawek na systemach odwadniających. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że cała gospodarka wodna w Polsce, i łącznie z prawem wodnym, jest nastawiona dalej na sytuację z przeszłości, kiedy musieliśmy zarządzać nadmiarem wody. Teraz sytuacja jest zupełnie odwrotna. Musimy myśleć o niemalże permanentnym niedoborze wody i okresowym nadmiarze z uwagi na ulewne deszcze, czyli przeplatająca się susza i powódź. I dlatego też, gdyby z programu, z tego właśnie planu przeciwdziałania skutkom suszy odjąć te niepotrzebne zbiorniki retencyjne, które nie pomogą, a dobiją i tak już w ledwo zipiące rzeki, poregulowane, poprostowane, to można byłoby dużo dobrego zrobić. Przy czym trzeba wyraźnie podkreślić, że to, co jest koniecznością, to jest podejście bardzo kompleksowe do wody. My po prostu musimy na nowo przemyśleć to, w jaki sposób do wody powinniśmy podchodzić, jak zapewnić odtwarzanie się zasobów wód podziemnych, jak przede wszystkim zlikwidować przyczynę, czyli ogromny system drenujący Polskę. To są nie tylko rowy, ale również ciągi drenarskie pod powierzchnią pól, czyli ceramiczne rury, które odprowadzają wodę. Jak zlikwidować ten element i retencjonować wodę w tych systemach, jak otworzyć naturalne mokradła, w jaki sposób modyfikować rolnictwo w taki sposób, żeby nie było oparte na rabunkowym gospodarowaniu zasobami wody, czy to powierzchniowymi, czy podziemnymi. Czyli z jednej strony musimy zadbać o to, żeby rolnicy stali się w pewnym sensie strażnikami wody i dbali o to, żeby zasoby wód podziemnych dzięki ich między innymi działalności się odnawiały.
a z drugiej strony musimy myśleć o tym, żeby przestawiać rolnictwo na takie, które jest bardziej typowe dla stref klimatycznych dalej leżących na południu od Polski. My w tej chwili mamy temperatury średnie na Mazowszu takie, jak w latach 50. były na równinie węgierskiej. Czyli musimy myśleć bardziej o rolnictwie w stylu węgierskim, a nawet bułgarskim, niż takim, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bardzo dziękuję, Przemku. Jacek Bożek, Jacku, jeszcze dorzucę Ci do tego pytania takie uszczegółowienia od Marysi Mazurek. Czy wiadomo cokolwiek na temat planów dotyczących promowania małej retencji na terenach rolniczych, czyli właśnie dopłat odszkodowań za utrzymywanie mokradeł, za zalanie pól z powodu na przykład budowania tam przez bobry? Rozproszona mała retencja jest chyba kluczowa. Po części odpowiedzi już padły. Jacku, zbierz to razem. Nie wiem, czy mnie widać. Widać i słychać, jest wszystko ok. Widać i słychać. Ja się nie widzę, ale się słyszę, to lepiej. Witam bardzo serdecznie Państwa. Troszkę jednak chciałbym o przeszłości powiedzieć dwa słowa. Dlatego, że jak wspominał Piotr, jak wspominał Przemek, także Marek, susza nie wystąpiła w tym roku. Susza to są działania wieloletnie, wieloletnie zaniedbania, wieloletnie niedogodności, które stawiamy przyrodzie i o tym nie możemy zapomnieć. To znaczy ja rozumiem teraz dziennikarzy i nas wszystkich, że jesteśmy zaniepokojeni, ale nikt z nas nie da teraz odpowiedzi, co możemy zrobić tu i teraz, dlatego że to są wieloletnie prace, które będziemy musieli podejmować i powinniśmy do nich przystąpić już teraz, ale efekty nie zobaczymy dzisiaj i jutro. To jest bardzo istotne, żebyśmy nie zapominali skali i czasu. To jest pierwsza sprawa. Druga, ja mieszkam w górach i dzisiaj miałem nieprzyjemność widzieć, jak koszą trawę wzdłuż naszych dróg, po prostu kłęby kurzu, czyli ja bym jednak oczekiwał od ludzi, którzy podejmują decyzje w Polsce, od rządów, od samorządów, żeby się dogadały, bo NGOsy tego nie zrobią. Takie działania możemy zrobić już teraz. To, co powiedzieli przedmówcy o rowach melioracyjnych, ale dotyczy to koszenia trawy, dotyczy to ratowania tego, co już mamy i to można zrobić na dzisiaj. To jest kolejna sprawa. Miałem też przyjemność dzisiaj słyszeć w RMF-ie wywiad z ministrem Grubarczykiem, który, no bardzo mi przykro to powiedzieć, ale próbuje na obywateli przenieść odpowiedzialność za to, co się dzieje, mówiąc, no musimy podejść do obywateli inaczej, żeby na przykład ogródki mniej podlewali. No przecież to jest zwykła demagogia. No to nie obywatele podlewając swoje ogródki marnują w Polsce wodę. Natomiast chciałbym dwa słowa powiedzieć o tym, co Koalicja Ratujmy Rzeki, która zrzesza nie tylko organizacje pozarządowe, ale naukowców, działaczy i społecznych, zajmujących się rzekami, lekarzy, wędkarzy, czyli ludzi, którzy są na co dzień związani z wodą. W zeszłym roku do rządu polskiego wysłaliśmy rekomendacje Koalicji Ratujmy Rzeki właśnie dotyczące suszy. Czyli od dłuższego czasu próbujemy dobić się do decydentów w Polsce z tymi prostymi przekazami, które można zrobić już teraz. I podkreślam to, co powiedzieli przedmówcy, ale musimy mówić o zmianach klimatu, musimy mówić o odtwarzaniu bagien, musimy mówić o innej gospodarce leśnej, a tego nie można zrobić, odrywając gospodarkę wodną od tego, co wokół nas się dzieje. Więc patrząc na doświadczenia Europy Południowej i nawet tak jak w Hiszpanii dochodzących walk pomiędzy rolnikami o pobór wody, bardzo często niezgodny z prawem, co dzieje się na przykład w niektórych miejscach już w Europie, no warto by było, żeby i naukowcy, i politycy z różnych partii,
NGOsy, żebyśmy usiedli wspólnie, dlatego że ten problem będzie się pogłębiał. I tu nie możemy już się między sobą przepychać, tylko musimy wspólnym głosem powiedzieć do roboty. Bardzo dziękuję, Jacku. Rzeczywiście woda to zbyt ważny temat, żeby zostawić go jednemu środowisku, na przykład hydrotechników, i nie zabierać głosu. I to też jest przesłanie tego naszego spotkania, w którym Państwo uczestniczą. Jeszcze mam prośbę od Magdy Raczkowskiej do Przemka Nawrockiego o troszkę o więcej o zmianie rolnictwa i myślenia o wodzie, jak w Bułgarii i na Węgrzech. Jakie to są namacalne różnice? Przemku, to może rozwiń tą myśl, bo rzeczywiście to nam da taką skalę porównawczą tego, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o zmianę ilości wody w środowisku, czy jakby rozkładu wody i też zmiany klimatu. To jest rzeczywiście ta konieczność, żeby przejść do myślenia o wodzie w Polsce zupełnie inaczej, ale co konkretnie trzeba zrobić, to jest właśnie pytanie do szerokiego grona ekspertów. To jest to, o czym mówił Jacek Bożek, że potrzebujemy dialogu, dialogu nie tylko naszych ekspertów, ale również ekspertów z południa Europy, którzy przede wszystkim pokazaliby nam na przykładzie swoich własnych doświadczeń, co się udało, a co nie, dlatego że w sytuacji niedoborów wody bardzo łatwo niestety doprowadzić do rabunkowej gospodarki wodnej, do nadmiernego poboru wód podziemnych, do zniszczenia rzek zbiornikami, które mają nawadniać pola. I o tym się u nas niestety też myśli, podczas gdy przede wszystkim trzeba byłoby dążyć do tego, żeby tak gospodarować krajobrazem i tak dostosowywać uprawy, żeby one były możliwie jak najmniej wodochłonne, czyli żeby były dostosowane do obecnego klimatu, a nie do tego klimatu, do którego byliśmy przyzwyczajeni z dziada pradziada. I nie ziemniaki, a zboża, tak? No właśnie. I teraz jeszcze chciałbym na koniec nawiązać w tej wypowiedzi do tego zdjęcia, na które patrzymy, czyli Bobrów. Tylko w roku 2016 i 2017 tamy Bobrów usunięto z około 3000 kilometrów cieków. Czyli ta retencja, którą Bobry zbudowały za darmo, została za publiczne pieniądze zniszczona. A to, co można zrobić tu i teraz, to jest wprowadzić do dokumentów dotyczących kształtowania wspólnej polityki rolnej, a to się dzieje właśnie obecnie, nie w masowe dotacje dla rolników na budowanie studni głębinowych i właśnie rozpoczęcie być może właśnie rabunkowej gospodarki wodami podziemnymi, tylko prowadzenie tak zwanego pakietu retencyjnego, w którym rolnik dostawałby dopłatę za to, że na przykład jego łąka co jakiś czas zostanie zalana, żeby nie wykonywał jakichkolwiek działań samodzielnie, typu przekopać rowy, czy żeby się nie domagał przekopania rzeki, tylko żeby mógł dostać pieniądze za to, że jeżeli na przykład po powodzi woda będzie stała na jego gruncie 2 miesiące, to dostanie dopłatę 700 zł od hektara. I tak samo można wprowadzić do tych pakietów, nawiasem mówiąc, finansowanych ze środków unijnych. Pieniądze po prostu są, tylko potrzebna jest wola polityczna. Do takich pakietów można wprowadzić dopłatę za stawy bobrowe. Naukowcy ze ZGGW obliczyli, że staw wielkości 20 na 30 metrów budowany przez bobry to byłaby dopłata wartości 700 zł od takiego stawu, a im większy, tym więcej. A dlaczego tego jeszcze nie wprowadzono, powiedz, bo to jest chyba kluczowe z punktu widzenia dziennikarzy, którzy piszą o konkretach i analizują. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, dlatego że o tych pakietach retencyjnych, łącznie z tak zwanym pakietem bobrowym, mówi się już chyba od 10 lat, ale to, co nasuwa się jako pierwsza odpowiedź, to to, że jeszcze nie było silnej motywacji do tego, żeby potraktować suszę jako wyzwanie główne. Ale druga przyczyna, która mi się wydaje bardzo prawdopodobna, to to, że wciąż jesteśmy przeświadczeni, że na wszystko rozwiązaniem jest tak zwana szara infrastruktura, czyli inżynier. A to się wykopie studnie, a to się buduje tamę, przegrodzi rzekę, zbuduje zbiornik,
przekopie, rowy irygacyjne, ale niestety doświadczenia wielu krajów, między innymi właśnie tych, o których wspominał Jacek Bożek, czyli wojny o wodę w Hiszpanii, pokazują, że przede wszystkim zamiast ujarzmiać przyrodę, powinniśmy się nauczyć współpracować z nią, współpracować z przyrodą w trosce o wodę po to, żeby wody wystarczyło zarówno dla niej, bo przyroda też jest użytkownikiem wody, jak i dla nas ludzi i nie tylko na kilka lat czy kilkanaście, ale również dla tych pokoleń, które przyjdą po nas. I to jest to ogromne wyzwanie, które wymaga dialogu, okrągłego stołu wodnego czy grania z tego cokolwiek, co wymusiłoby ogólnospołeczną dyskusję na temat wody, a nie prowadziło do tego, co widzimy w tej chwili, że o wodzie w Polsce ciągle decydują inżynierowie, którzy się po prostu nie sprawdzili. Czy i jak Polska mogłaby korzystać z doświadczeń na przykład Hiszpanii w walce z niedoborami wody? Jacku, do ciebie adresuję pytanie Marysi Mazurek. To europejskie doświadczenie, jakbyś mógł nam przybliżyć jeszcze i jakąś lekcję. Mówimy o Jacku Bożku, tak? Chyba jestem jedynym Jackiem. Już tak się przyzwyczaiłem, że bardzo dużo Jacków jest w koalicji Ratujmy Rzeki, już nie wiem, i mówimy pełnym nazwiskiem. Jest to dosyć trudne oczywiście, dlatego że porównywanie Grecji, Hiszpanii, południowych Włoch z Polską jest dosyć trudne, ale tak jak powiedział Przemek Nawrocki, jesteśmy w sytuacji, w której powinniśmy korzystać z wiedzy naukowców z tamtych rejonów. To znaczy my nie jesteśmy przygotowani na to, co zmiany klimatu ze sobą niosą. Oni już to przechodzą. Po pierwsze, są na południu. Po drugie, mają już więcej doświadczeń, takich bardzo konkretnych. Pamiętam, że pytania do leśników, dlatego że ja bym nie oddzielał jednak tego wszystkiego i to na całe szczęście my robimy, ale w wielu wypowiedziach polityków tego nie słyszę. Nie można oddzielić gospodarki wodnej od gospodarki leśnej. Nie można gospodarki wodnej oddzielić od budowy dróg i tego, co się dzieje w miastach. Więc zależy, od jakich specjalistów byśmy się chcieli czego dowiedzieć. To, co można zrobić w miastach, wielu z nas już wie, nie musimy się tego uczyć od Hiszpanów, ale tego nie robimy. Nie robimy tego w miastach, nie robimy tego na osiedlach, nie robimy tam małych oczek wodnych, które są obowiązkowe na przykład w Niemczech, tuż obok naszych sąsiadów, czyli my tego wszystkiego, co już wiemy, nie robimy. Czyli nie chodzi o to, że będziemy się tak bardzo dużo uczyć od Hiszpanów i od Greków, bo mamy specjalistów, którzy to wiedzą, natomiast niektóre doświadczenia, te już bardzo takie złe doświadczenia, bo w Hiszpanii ten niedobór wody spowodowany w szczególności przez bezprawne wydobywanie wody przez rolników, którzy po prostu mogli stracić cały swój dobytek życia, co się może wydarzać w Polsce, dlatego że ludzie będą zdeterminowani, to już powinniśmy się nad tym zastanowić i zobaczyć, jak to tam zostało rozwiązane. Bardzo dziękuję. No i dokładnie w tym temacie, czy nie byłoby dobrze uregulować prawnie pobieranie wody z rzek do celów komercyjnych, na przykład naśnieżania, no ale tutaj można też dodać dla rolnictwa. Marek Elas, Marku, odpocząłeś trochę po prezentacji, to teraz do ciebie kieruję pytanie. Marku, jesteś? Się łączę, tak, musiałem kliknąć. Dobra. Czy nie należałoby uregulować tego? No oczywiście, żeby należało, ale co do regulacji poboru wody, to tak samo, takiego samego zdania są i przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale także Wody Polskie, które za pobór mogłyby pobierać opłaty. Natomiast nie tylko sama kwestia regulacji poboru jest problemem, ale także potem pilnowania się, czy wydawane polecenia, wydawane pozwolenia są we właściwy sposób realizowane. Musimy sobie uzmysłowić, że na przykład każda mała elektrownia wodna, która pobiera wodę z rzeki na cele produkcji energii, także musi zagwarantować przepływ
taki biologiczny przepływ na rzece, żeby co prawda móc tą energię produkować, ale żeby w rzece zostało tyle wody, żeby organizmy mogły w miarę swobodnie przetrwać, co i tak jest sama idea tego przepływu biologicznie gwarantowanego jest wątpliwa, natomiast taka istnieje. Natomiast bardzo często mamy sytuacje, w których te pobory są za duże i niestety my jako obywatele niestety nic nie możemy z tym zrobić, ponieważ urzędy odpowiedzialne za kontrolę tego typu pozwoleń, no i zwyczajnie w świecie tego nie robią. To samo mamy z nielegalnym poborem wody na cele rolnicze, to samo mamy z nielegalnym poborem wody na przykład na naśnieżanie, nielegalnym poborem wody do dostawów i też niezachowywaniem tego przepływu w rzekach. W związku z tym tą wodę dosyć swobodnie marnujemy, czyli wykorzystujemy ją w celach komercyjnych. Tymczasem zapominamy, że oczywiście ci przedsiębiorcy, którzy w jednym miejscu korzystają z tej wody legalnie lub nielegalnie, tak naprawdę powodują ogromne szkody w innych gałęziach gospodarki i u innych obywateli. W związku z tym mamy kolejny przykład, w którym kosztem społecznym przekazujemy pewne zyski bardzo wąskiej grupie osób. Co jest, no oprócz przyrodniczych aspektów, jest to społecznie całkowicie nieakceptowalna sytuacja. Więc jak najbardziej to wszystko powinno być w jakiś sposób skuteczny i szczelny uregulowane. Obecnie GUS podaje, że 70% wody wykorzystywanej w Polsce jest to woda wykorzystywana do przemysłu, a tylko 10% do rolnictwa. Bardzo ciekawe jest jakby podsumować wszystkie nielegalne pobory wody, czy też takie pobory, które nie są ewidencjonowane, ponieważ pobory wody do pewnego poziomu w ogóle nie są ewidencjonowane. Jakby to wyglądało? Sądzę, że rolnictwo miałoby dużo większy udział niż obecnie wykazywany przez GUS. Mm-hmm. Jakie skutki w tym roku nas czekają? I tutaj czekam teraz na podniesienie ręki od naszych ekspertów, kto chciałby zebrać tą wiedzę, która właśnie została teraz przedstawiona. Dobra, Marku, widzę Ciebie, bo jesteś... Ja może zacznę. Wiesz. Mm-hmm. No to na pewno te skutki możemy sobie tam, moglibyśmy sobie zgrupować w kilka takich miejsc, natomiast to, co na pewno my jako tacy obywatele, często odbiorcy końcowi całego procesu produkcyjnego zaobserwujemy, no to będzie zwiększona cena jedzenia, szczególnie na jesieni. To w zasadzie mamy to gwarantowane właśnie w związku z suszą, ponieważ uprawy w świecie, w którym wody jest mało, uprawy w świecie, w którym uprawy trzeba nawadniać, czyli trzeba ponosić dodatkowe koszty, aby tą wodę pozyskać, a potem ją na polu, powiedzmy, te uprawy podlać, no to oczywiście są dużo większe. W związku z tym na pewno będziemy mieli większe ceny żywności. Na pewno będziemy mieli ogromne okresy suszy, będziemy mieli ogromne zagrożenie pożarowe w lasach. Tego już teraz na wiosnę to zagrożenie pożarowe istnieje. Susza wcale nie znaczy, że nie będziemy mieli zagrożenia powodziowego. Ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, całkowicie zmieniona gospodarka wodna w całych zlewniach i taki, a nie inny sposób prowadzona gospodarka leśna i prowadzi do tego, że mimo długich okresów suszy, także mamy szansę na to, że pojawią się powodzie, ponieważ okazuje się, że tak naprawdę wystarczy kilka, 3-4 dni deszczy w górach i już tutaj Wisła bardzo przybiera, właśnie dlatego, że w sposób kompleksowy zmieniliśmy środowisko, w którym żyjemy. Na pewno ceny żywności, na pewno będą apele o niepodlewanie ogródków, będą apele o zmniejszenie ilości zużywanej wody. Tymczasem też musimy pamiętać o tym, o czym wcześniej mówił także Jacek Bożek, że średnie zużycie wody na mieszkańca w Polsce to jest jakieś 5000 litrów i dziennie i musimy sobie wyobrazić, ile z tej wody wykorzystujemy my, w codziennym życiu. Oczywiście dużą mniejszość. Większość tej wody wykorzystywana jest przez przemysł, przez elektrownie, które są chłodzone wodą właśnie z rzek. W związku z tym, jeżeli nie ograniczymy zużycia wody także tak globalnie poprzez wpływ na firmy, na korporacje, na przedsiębiorstwa, no to my jako obywatele możemy w zasadzie często tylko apelować. Musimy skupić się na tym i pamiętać o tym, że za największy pobór wody jest odpowiedzialny przemysł. No to już na koniec, bardzo dziękuję, to już na koniec chciałabym jeszcze od... Ja chciałem powiedzieć, że chyba tematu nie wyczerpałem, a Przemek się tutaj pojawił na ekranie, więc na pewno chciał dopowiedzieć. Ja tylko taką zajaweczkę zrobiłem co do tego. Dobrze, to ja już też, Przemku, pozwolę Ci odnieść się do tego, jakie skutki nas czekają. I Piotr też się pojawił, mignął mi na ekranie, więc Nieznański, więc jak rozumiem, też chcę dodać. Ja bym chciała, żebyście jeszcze już zamykając tą naszą mini konferencję, Jacek też jest, powiedzieli,
co będzie, jeżeli będziemy szli tą drogą, którą idziemy, a co, jeżeli zaczniemy myśleć o tej małej retencji i przywróceniu wody w środowisku, tak jak my jako organizacja ekologiczna to postulujemy, bo ja myślę, że dla dziennikarzy i w ogóle dla nas obywateli jest ważne, że my chcemy, żeby jakichś rozwiązań szybko, a te ekologiczne rozwiązania wydają się działać dopiero za jakiś czas, więc odnieście się proszę do tego, bo takie pytania też dostaję od dziennikarzy podczas mojej codziennej pracy z nimi. Przemku. Ja dodam coś optymistycznego tym razem do tego, co się będzie działo, dlatego że Wody Polskie prowadzą w tej chwili prace pilotażowe. Zaczęła się ta praca w województwie zachodniopomorskim, czyli RZGW Szczecin, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Szczecin. Są to prace pilotażowe, nad których celem jest pokazanie, w jaki sposób można poradzić sobie z suszą, jak zaadresować jej źródła, mitygować skutki. Więc na pewno z wielką uwagą będziemy obserwowali to, co się dzieje w RZGW Szczecin oraz czekali na to, co zaproponują inne zarządy gospodarki wodnej w Polsce, bo w każdym z nich taki pilotaż powinien powstać. I to jest bardzo dobry moment do tego, aby połączyć punkt widzenia inżynierów oraz przyrodników i specjalistów z bardzo wielu różnych dziedzin, w tym rolnictwa, żeby na tych pilotażach jak najwięcej się nauczyć, dlatego że takie badania pilotażowe mogą pokazać, co w naszych warunkach można zrobić, żeby odejść od tej gospodarki dotychczasowo dominującej, czyli odprowadzania wody z krajobrazu, zamienić ją na gospodarkę nastawioną na zatrzymywanie wody w krajobrazie i na wszystkie formy naturalnej retencji, którą od lat przyrodnicy postulują. I chciałbym jeszcze na koniec wspomnieć, że ten sam inżynier, który kiedyś odwadniał Polskę, może zaprojektować system, który wykorzysta te same rowy i kanały do zatrzymania wody w tym systemie i do imitowania wiosennych rozlewisk, które kiedyś powstawały spontanicznie. Także bardzo dużo w tej chwili zależy od dobrej woli i otwartości Wód Polskich i od wyników tych pilotaży. Natomiast już nie mamy czasu na błędy. Jacek Bożek. Ja bym chciał podkreślić moc współpracy, współdziałania, dlatego że jesteśmy między sobą współzależni. Przyroda nam pokazuje, jak jesteśmy od niej zależni, czyli nikt nie wspomniał jeszcze o edukacji. To nie chodzi tylko o edukację dzieci i młodzieży i mówienie, żeby jak myją zęby, zakręcali kran, co trzeba oczywiście mówić, ale edukację naszych samorządowców, polityków, inżynierów, ludzi biznesu, dlatego że wszyscy jesteśmy obywatelami i wszyscy odpowiadamy za przyszłość tej planety i wszyscy jesteśmy tutaj ze sobą połączeni i złączeni. I to jest bardzo, bardzo istotne, żeby na przykład, jeżeli już każdy z nas ogląda inny program telewizyjny albo czyta inne gazety, to żeby państwo dziennikarze na przykład nie mówili, znowu będziemy mieli super wodę, nie będzie deszczu, o jak fajnie będzie słońce. No trzeba na przykład mówić ludziom, jak fajnie, że będzie deszcz, deszcz nam jest niezbędny. Nawet język, który mówimy do obywateli, powinien się zmienić, żebyśmy widzieli, że wszystko ze sobą jest połączone. Szybko się tego, co najgorsze, nie da załatwić. No i ostatnie słowo, Piotr Nieznański. Piotrze, uciekniemy przed klęską suszy, taką długotrwałą, która w efekcie mogłaby nas doprowadzić nawet do klęski głodu. Jesteś dobrej myśli? Jeżeli będziemy rozsądnie działać i retencjonować wodę tam, gdzie spadnie, tam, gdzie się da, to możemy te skutki zmniejszyć. Chciałbym się odnieść jeszcze do tych konsekwencji, bo oprócz rolnictwa takie konsekwencje suszy i niskich poziomów wody mogą się również odbyć na energetyce. Energetyce, która w dużej mierze zależy w tej chwili od możliwości chłodzenia wodami pobieranymi głównie z rzek. Przy bardzo niskich stanach wody, przy wysokich temperaturach jest to bardzo utrudnione
a równocześnie proszę zwrócić uwagę, że największe pobory mocy w lecie przy wysokich temperaturach, w momencie kiedy kraj włącza klimatyzację, gdzie się da, wiążą się właśnie z tym, że równocześnie potrzebne jest chłodzenie tych bloków i możemy mieć z tym kłopot. Jeszcze jedna rzecz, która nam umknęła w tej dyskusji, to jest sprawa niskich poziomów wody w rzekach, a zanieczyszczeń. W tej chwili mamy do czynienia z praktyką taką, że często do rzek wpuszczane są, czasami nocą, zanieczyszczenia z oczyszczalni. Przy niskich stanach wód, wysokich temperaturach może to oznaczać, no, może to mieć katastrofalne skutki. A grozi nam wysychanie dużych rzek, bo o to też pyta Maria Mazurek. Mieliśmy w tamtym roku problem z Narwią na przykład i z wysychaniem części odcinków rzeki. Ja myślę, że niestety jest takie ryzyko, że nawet na dużych rzekach w przyszłości może zabraknąć wody, jeżeli nie podejmiemy działań w skali zlewni, bo suszę generujemy i odprowadzanie wody ze zlewni generujemy nie na samej rzece, tylko na wielkiej przestrzeni kilometrów kwadratowych danej zlewni i może tak się zdarzyć. Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Bardzo się obawiamy tego, że ten problem suszy zostanie politycznie wykorzystany w ten sposób, żeby planować i forsować bardzo duże inwestycje hydrotechniczne, tak jak na przykład zapory na rzekach. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem projektów dwóch zbiorników zaporowych, przegród na jednej z największych rzek w Polsce, na Odrze, ale również na Wiśle w Niepołomicach. Te stopnie wodne, proszę Państwa, Lubiąż, Szczecinawa, które zostały wpisane w program Stop Suszy, mają służyć żegludze, a nie walce z suszą. Więc bardzo potrzebna jest weryfikacja tego programu Stop Suszy, który zawiera obecnie listę 68 ogromnych inwestycji. Które z nich tak naprawdę są sensowne, bo część z nich z suszą nie ma nic wspólnego. I podsumowując jeszcze to, chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że planując działania przeciwpowodziowe, nadal mowa jest o ogromnych hydrotechnicznych inwestycjach punktowych. Natomiast my tą wodę musimy zbierać w całym krajobrazie, wszędzie, gdzie spadnie deszcz, wszędzie, gdzie się uda ją zatrzymać. Więc nasze stanowisko jest takie, że powinniśmy organizować retencję w miejscu, gdzie woda spadnie. Może to być szereg bardzo małych rozwiązań, ale wielkoskalowych w sensie przestrzeni. I to oznaczałoby, że powinniśmy zmienić cały system myślenia o suszy w tym kierunku, żeby mieć rozproszoną retencję w skali całej zlewni. Również na tych rowach melioracyjnych, którymi spuszczamy wodę, musimy wodę zatrzymywać. W miejsce myślenia o punktowych rozwiązaniach na rzece obserwujemy już skutki suszy, więc nie ma sensu budowania zbiorników, które tam miałyby retencjonować wodę. I już naprawdę ostatnie zdanie, niektóre z tych inwestycji, jak na przykład zbiorniki retencyjne, wielkopowierzchniowe i płytkie, takim zbiornikiem jest na przykład zbiornik Wierna Rzeka. Ten zbiornik ma mieć 70 hektarów i być stosunkowo płytki, 1,60 m do 2 metrów głębokości. Proszę Państwa, to jest organizowanie sobie tak naprawdę takiej wielkiej patelni do odparowywania wody, a nie zbiornika, który obroni przed suszą. Więc za każdym razem takie inwestycje powinny być weryfikowane pod kątem ich skuteczności i rzeczywistej retencji. Dziękuję bardzo. Piotrze, to kusi mnie jeszcze, żebyś wypunktował takie dobre rzeczy w programie Wód Polskich i te, które są niebezpieczne i którym trzeba się przede wszystkim przyjrzeć, bo mogą pogłębić problem suszy zamiast go rozwiązać. Myślę, że z takim przesłaniem też warto byłoby naszych Państwa wypuścić. Tak, w programie Stop Suszy pojawia się deklaratywnie sporo propozycji dobrych rozwiązań i one odnoszą się do wsparcia małej retencji. To jest słuszne, korzystne i bardzo dobre. Małą retencję możemy organizować nie tylko na terenach wiejskich, ale również w lasach, ponieważ część z polskich lasów ma urządzenia melioracyjne i zmeliorowano część polskich lasów, żeby móc prowadzić
uprawy leśne. W tej chwili tą wodę powinniśmy zatrzymywać, zresztą Lasy Państwowe miały program retencji. Ale możemy też wodę zatrzymywać w miastach, więc bardziej oddanie możliwości obywatelom na retencjonowanie wody wszędzie, gdzie się da, niż lista ogromnych inwestycji wyciągniętych z szuflady, czasami są to inwestycje jeszcze z czasów PRL-u. I największe niebezpieczeństwo w tym programie jest takie, że politycznie i biznesowo zawsze jest chęć robienia dużych, spektakularnych inwestycji, na które można pojechać, przeciąć wstęgę, pokazać jako sukces wyborczy. Natomiast nie ma ochoty na systematyczność, pracę wieloletnią nad odbudową systemu, który pozwoli nam retencjonować wodę wszędzie, gdzie spadnie. I to jest mój przekaz, jeżeli chodzi w ogromnym skrócie o ten program. Natomiast jeżeli mają Państwo jakieś detaliczne pytania, to chętnie służę. To ja od razu też uzupełnię, że jakby siłą rzeczy troszkę jesteśmy w tym naszym seminarium na powierzchni, natomiast jeżeli ktoś z Państwa ma takie szczegółowe pytania, to proszę też pisać do mnie, ja będę te pytania dalej przekazywać i nawigować, co się z nimi dzieje. Magda Raczkowska pyta, to Polska susza w skali Europy, jak inne kraje radzą sobie ze zmianami klimatu i braku wody? Czekam na chętnych. Przemek Nawrocki jest wyświetlony, więc Przemku, oddam Tobie głos. Nie słychać Ciebie, musisz się włączyć dźwięk. O, tak, dziękuję. Już się melduję. Myślę, że najważniejsze jest dla nas to, żebyśmy nie popełnili błędów tych krajów, które z suszą borykają się od lat. To znaczy, żebyśmy nie doprowadzili do tego, że zezwolimy na niekontrolowaną eksploatację wód podziemnych bez zapewnienia systemu odtwarzania wód. I dlatego też, jak mówimy o suszy i wodzie, to tak naprawdę powinniśmy myśleć o krajobrazie. O całej Polsce, nie tylko o terenach rolniczych i lasach i miastach, ale praktycznie o każdym skrawku ziemi, gdzie woda może wsiąknąć, jeżeli spadnie deszcz i może dotrzeć do zasobów wód podziemnych, bo tak się składa, że to, co dla nas jest ostrzeżeniem, to właśnie taka sytuacja, o której już była mowa, czyli Hiszpania, gdzie są niewielkie stosunkowo zasoby wód powierzchniowych, ale są jeszcze do dyspozycji wody podziemne. I również ostrzeżenie, które przychodzi z Hiszpanii, to dotyczy między innymi naszego w ogóle podejścia do życia, dlatego że te truskawki, które my kupujemy w zimą w hipermarketach, często pochodzą z Hiszpanii, z rejonu Cotodoniana. To jest jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych mokradeł w Europie, które jest drenowane w tej chwili, dlatego że na ogromną skalę eksploatowane są wody podziemne właśnie w otoczeniu tego parku narodowego, które jest ostoją bioróżnorodności. To tak, jakbyśmy zezwolili na drenowanie wody i zaczęli osuszać bagna biebrzańskie, które i tak już się borykają z suszą, jak Państwo doskonale wiedzą, spłonęły. W związku z tym nasza wiedza, bardzo fragmentaryczna na razie, o tym, w jaki sposób radzą sobie tamte kraje, prowadzi do wniosku takiego, że przede wszystkim musimy odtworzyć funkcjonalność krajobrazu, czyli dążyć do tego, żeby wróciły zadrzewienia śródpolne, żeby zacząć budować strategicznie zalesienia, tak żeby krajobraz nasz, który w tej chwili funkcjonuje jak taka, można powiedzieć, niemalże płyta kamienna, z której błyskawicznie woda spływa, żeby stał się bardziej gąbką, który woda wsiąka. I wtedy jest szansa, że jeżeli do tego doprowadzimy, to rolnictwo będzie mogło w sposób zrównoważony korzystać z wód podziemnych. Dlatego że to, co w tej chwili można czasami usłyszeć, a nawet na filmiku Wód Polskich pokazujących, taki na YouTubie dostępny filmik, animacja pokazująca, że można nawadniać pola. To jest właśnie błąd, że można będzie być może w przyszłości korzystać
sposób zrównoważony z wód podziemnych, również dla rolnictwa, ale tylko pod tym warunkiem, że tak odbudujemy krajobraz i tak pozbędziemy się tego efektu drenującego tych tysięcy kilometrów rowów i ciągów drenarskich, żeby wody podziemne były zasilane. Dziękuję. Jacku, ostatnie słowo. Jacek Bożek. To jest ogromne niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o nawadnianie tych pól, bo widzę, że wchodzimy w szczegóły, a to jest bardzo ważny szczegół, bo tutaj można brać doświadczenia na przykład z Izraela, który kropelkowo nawadnia swoje pola. My nawadniając w ten sposób, że zraszamy zraszaczami nasze pola, to robimy to dlatego, że wystarczy wiatr, nie w każdym momencie jest dobra pogoda. Marnujemy gigantyczne ilości wody, więc są już doświadczenia, na przykład właśnie izraelskie, jak kropelkowo można nawadniać. Więc jeżeli ktoś pytał, czy możemy korzystać z tych doświadczeń, możemy, ale na razie nie widzę. Wszyscy idą drogą na skrót. Pan Andrzej Hołdes pyta, jak wygląda dialog pomiędzy państwem a ekspertami Wód Polskich i rządem, więc ja pozwolę na to pytanie odpowiedzieć WWF-owi, ale też Jackowi Bożkowi w imieniu koalicji. To może Jacku, najpierw ty powiedz, jak wygląda dialog ze strony koalicji Ratujmy Rzeki. Ten temat troszkę się już przewinął, ale myślę, że warto go rozwinąć. No tak jak mówiłem, koalicja Ratujmy Rzeki naprawdę skupia bardzo dużo organizacji, naukowców, w tym WWF także. Wędkarzy, tak, no, wszystkie wiodące organizacje pozarządowe, plus naukowców i innych miłośników rzek i wody w ogóle. My przygotowujemy po prostu materiały, my przygotowujemy opinie, które wysyłamy do rządu i czekamy na odpowiedzi. No nie za często spotykamy się ze zrozumieniem. Ja myślę, że to jest właśnie ten moment, że tu nie chodzi o przepychanki. Trzeba nas wykorzystać. My po raz kolejny składamy ofertę. Jesteśmy do wykorzystania, to jest nasz wspólny dom i jesteśmy gotowi na to, żeby dla tych przyszłych pokoleń pracować. Nie oddzielać tego od rolnictwa, nie oddzielać tego od leśnictwa. Mamy naukowców, mamy specjalistów. No po prostu ratujmy ten kraj przed nieszczęściem, bo to będzie trwało. Piotr Nieznański, WWF Polska. Zgadzam się z tym, co powiedział Jacek. Również ze strony naszej organizacji staramy się na bieżąco komentować plany i strategie rządowe z różnym skutkiem. Rzadko niestety spotykamy się z odpowiedzią, gdzie uzasadnia się na przykład odrzucenie jakichś naszych propozycji. Chcielibyśmy jakość tego dialogu stanowczo zmienić, to znaczy jeżeli przyrodnicy, naukowcy składają jakieś uwagi, świetnie by było, gdybyśmy mieli szansę na zobaczenie argumentów drugiej strony. Tego nam bardzo brakuje. Brakuje nam włączenia oprócz branży hydrotechnicznej, przyrodników, naukowców, hydrologów, specjalistów od planowania przestrzennego w przygotowanie koncepcji walki z suszą oraz retencji. To są interdyscyplinarne zagadnienia i niestety nie do rozwiązania przez samych inżynierów. W tym pytaniu pana Andrzeja Hołdysa jest to pytanie o dialog między ekspertami Wód Polskich i rządem. Rzeczywiście nasz dialog z tymi instytucjami. Jeżeli chodzi o Wody Polskie, to jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Wodami Polskimi i próbujemy też wspólnie organizować jakieś wyjazdy studyjne czy takie wydarzenia, które pomogą nam poznać problematykę z różnych stron. I inaczej to wygląda w przypadku Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, no bo z tej strony raczej tutaj jest więcej emocji ze strony rządowej niż jakiejkolwiek merytorycznej wspólnej pracy, więc tutaj na pewno jest dużo więcej do zrobienia. No i ta specustawa, która jest szykowana, jakby przez nas jest oceniana jako
kolejne duże zagrożenie, bo to już nie pierwsza specustawa, która odnosi się do środowiska, bo Lex Ardanowski, Lex Szyszko, Lex Investors, Lex Developer, no nie tędy droga, że to też chodzi WWF Polska o to, żeby ten dialog był pełen i wiedza przenikała również ze środowisk ekologicznych do ministerstw zajmujących się chociażby żeglugą. Bardzo Państwu... Kasiu, tylko jedna korekta. Tu nie chodzi wyłącznie o środowiska ekologiczne. Tutaj chodzi o środowiska naukowe, które od lat mówią o zmianach. Diagnozę stanu mamy podobną, i strona rządowa, i naukowa, i NGOsy. Natomiast co do przyczyn i skutków, i walki z tymi skutkami suszy i powodzi, diametralnie się różnimy. I tutaj jest pole do wspólnego dialogu. Bardzo dziękuję. Dziękuję naszym ekspertom, a przede wszystkim dziękuję Państwu dziennikarzom, bo jeżeli ktoś w czasie pandemii koronawirusa jest zajęty bardziej niż zwykle, to na pewno oprócz środowisk medycznych także dziennikarze. Także serdecznie Państwu dziękujemy za znalezienie nieco czasu dla nas. Jeżeli mają Państwo więcej pytań, to proszę je kierować do mnie albo bezpośrednio do naszych ekspertów. Media WWF.pl to nasze biuro prasowe, tam wszystkie informacje też przedstawimy i tam przedstawiamy i tam też będzie, myślę, Zosiu, odezwij się, jeżeli się mylę, będzie nagranie, które mogą Państwo odtworzyć sobie jeszcze raz, wrócić do niego. Także serdecznie dziękuję. Można się teraz odmutować i powiedzieć coś? Tak, bardzo dziękujemy, to było bardzo ciekawe. Słuchałam się we wszystkie słowa, które padały i mam nadzieję zrobić jakiś reportaż, jak już trochę się poluzuje sytuacja. To trzymamy się. Cieszymy. I dziękujemy. Cieszymy się. Ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na pewno nie raz się jeszcze będziemy widzieć. Miłego dnia. Dzięki. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy.